internecie. Wiecie już, że jestem językowym freakiem, że bardzo interesuję się językiem, jego przyszłością, to jak się, tym jak się kształtował. Więc nie powinno być dla Was nowością to, jaką książkę Wam dzisiaj pokażę. Ponieważ no, gdybym wiedziała, że ta książka tyle traktuje o jedzeniu, to pewnie nie czytałabym jej wieczorami, bo wtedy robiłam się głodna. Ale chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o świetnej książce, o której zresztą już wspominałam w pierwszym haulu książkowym. Jest to książka, którą przysłała mi Kinga Na tropie słów i rzeczy Leona Przemskiego. Więc czy wiedzieliście, że morele i brzoskwinie to tak naprawdę śliwki, a wiśnie to takie kwaśne czereśnie? W każdym razie autor w świetny sposób, z humorem, opisuje swoje początki z etymologią, wspominając o ambrozji jako sałatce owocowej. Dobrze merytorycznie mówi, dlaczego w przeszłości natrząsano się z tej nauki, dlaczego nie chciano jej uprawiać, dlaczego wydaje się taka bezsensowna, a mimo to jest ciekawa i dlaczego nie jest oddzielną dyscypliną naukową. Książka ma świetnie podzielone rozdziały. Każdy z nich schodzi coraz głębiej, tak to ujmę, w nasze życie. Pierwszy rozdział traktuje o zbożu, więc niewiele z niego wyniosłam, bo to były rzeczy, których nauczyłam się na historii języka polskiego, ale dla ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia o historii języka, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o naszym ojczystym języku, to będzie świetny rozdział. Skąd mamy zboże, a dlaczego nie mówimy już na nie rża? Dlaczego pszenica nagle jest jednym gatunkiem, podobnie jak jęczmień? I jak to w ogóle było w przeszłości z jakimikolwiek zbożami? Skąd one się wzięły? Jakim cudem przywędrował do nas ryż? Wszystko to znajdziemy w tym rozdziale. Później, tak jak wspomniałam, ta książka traktuje bardzo dużo o jedzeniu. Przede wszystkim o owocach, co było dla mnie bardzo interesujące, ponieważ na zajęciach z historii języka niestety nie miałam w ogóle tematu o owocach. To było bardzo fascynujące czytać o etymologii tych wszystkich nazw, jak one się przekształcały. To było świetne. Przy czym nie trzeba mieć naukowej wiedzy, żeby dobrze się bawić przy tej książce, bo jest to książka dla młodzieży, więc wszystko jest podane w bardzo przystępny sposób, bardzo humorystycznie, bardzo ciekawie. Wszystko jest napisane wartkim stylem, gawędziarskim. Zdarza się też tak, że autor zwraca się do czytelników bezpośrednio. Osoby, które interesują się kuchnią, interesują się modą, znajdą tutaj coś dla siebie, ponieważ no, jedzenie jest nam bardzo bliskie z oczywistych powodów, więc warto się czasami dowiedzieć czegoś nowego na jego temat. Podobnie, tak jak wspomniałam, dzieje się z modą, z tkaninami, których używamy, skąd one wszystkie się wzięły. Więc ilustracje w tej książce są po prostu świetne i pozwalają zapamiętać wiele informacji. Na przykład bardzo humorystycznie autor opowiada o tym, jakoby jeden z naukowców w dawnych czasach wymyślił, że Homer tak naprawdę był Belgiem i że to Belgowie w raju zjedli to jabłko mityczne, prawda? Dlatego mamy tutaj postacie ubrane w narodowe belgijskie stroje. Podobnie mamy tutaj Galusa i jego koguta, czyli opowieść o tym, skąd wziął się Galimatias. I co mi się bardzo podoba, zwłaszcza ta ilustracja przypadła mi do gustu, mamy tutaj krzyżowca z cytrynami, co świetnie pozwala nam zapamiętać, że to właśnie im zawdzięczamy cytryny. Jest też ilustracja Don Quixota, czyli błędnego rycerza bujającego w obłokach. Te ilustracje są naprawdę cudowne, świetnie współgrają z tekstem. Zresztą znajdują się również na okładce, co jest przepiękne. Bardzo fajnie to wygląda. Królowa Nefertiti ze swoim nakryciem głowy, z którego jest tak dobrze znana, a obok jakiś dżentelmen w cylindrze. Po prostu geniusz w czystej postaci. I co bardzo mi się podoba, te postaci są tylko sylwetkami. Pismo bezszeryfowe w tytule bardzo ładnie współgra z tymi prostymi postaciami na ilustracjach. No, co do składu, o tu jest również jeszcze jedna ilustracja. Możecie sobie wywnioskować, skąd i co się wzięło. Ale skład nie jest taki zły. Jak widzicie, rynny niestety nadal są obecne i podejrzewam, że po prostu przez jakiś czas cesarze nie potrafili się ich wyzbyć.
Ale za to podobają mi się marginesy, które są bardzo przyjemne. Mogę sobie chwycić tę książkę i zasadniczo rzecz biorąc nic sobie nie zasłaniam. I to jest fajne. Nie jest to pozycja ściśle naukowa, więc osoby, które mają trochę pojęcia o języku, nie wyniosą z niej tyle, ile kompletny laik. A mimo wszystko dowiedziałam się bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy, zwłaszcza o owocach, o tkaninach, o modzie, skąd wzięła się krynolina, dlaczego to wszystko tak się nazywa. Bardzo mile wspominam lekturę tej książki i szczerze Wam ją polecam. Naprawdę świetna książka. Dziękuję Ci, Kingo, że mi ją przysłałaś. Widzimy się niedługo. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tego rodzaju książkach, ponieważ no, język, etymologia i historia są fascynujące, dlatego warto czytać popularno-naukowe książki, zwłaszcza jeżeli są dobrze napisane. Więc dajcie znać, co sądzicie o takiej książce, czy podobają się Wam, czy takie czytacie, no i czy ciekawi Was, skąd wzięły się czereśnie i nie tylko botanicznie, ale również etymologicznie. Do zobaczenia wkrótce.